Dzień dobry. Witamy Was w 67. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was jak zwykle grupa zwartych i gotowych MacUserów, nerdów, czyli Remek i Marek. Dokładnie. Cóż, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to mi przyszło prowadzić, więc domyślacie się, że ja będę znowu więcej pytać, a Remek będzie więcej mówić. Nie tak się omawialiśmy. Nie? No, dobrze, no zobaczymy jak wyjdzie. Najwyżej będziemy rzucać jeszcze raz monetą albo MacBookiem. W każdym razie tematem dzisiejszego nagrania są notatki, czyli no, w jaki sposób, po co i co tak naprawdę zapisujemy, żeby nam nie uciekło. My jesteśmy już wiekowi, młodzi to może jeszcze sobie radzą bez różnych wspomagaczy, natomiast no, prawda jest taka, że skoro nasze urządzenia, tym bardziej te mobilne, które mamy zawsze przy sobie, oferują taką opcję, to warto z niej korzystać. Ja może powiem tak, że generalnie jestem człowiekiem starej daty i bardzo nieuporządkowanym, takim troszeczkę chaotycznym, w związku z czym ciężko jest mi się przekonać... Artystyczna dusza po prostu. No, po prostu. Ciężko jest mi się przekonać przede wszystkim do systematycznego prowadzenia takich zapisków kursownika. Pracując w pierwszej firmie, gdzie jeszcze rozpocząłem pracę na studiach, tak już dawno temu, najczęściej polegałem po prostu na moich szarych komórkach, tak? Czyli najważniejsze telefony po prostu miałem wykute na blachę, także nawet jak byłem gdzieś na urlopie, to szefostwo dzwoniło do mnie. Po prostu szybciej było im przedzwonić do mnie, żeby się dowiedzieć pewnych informacji, niż szukać gdzieś po firmie. Jak zamówić pizzę? Podstawowa informacja. Nie, ale wiesz, no, współpracowaliśmy z różnymi dostawcami, klientami i często, wiesz, te nazwiska, telefony. No to ja miałem po prostu, we śnie można było mnie obudzić, to o 3 w nocy i śpiewająco po prostu recytowałem. Było to fajne ćwiczenie też dla szarych komórek, no bo to jednak taki wiesz, troszeczkę, nie bawiłem się oczywiście w jakąś tam mnemonikę, tak, ale sporo informacji jednak pamiętałem. Te rzeczy, które były mniej powiedzmy ważne albo miały zalegać w pamięci krótkotrwałej, to często wspomagałem się rozwiązaniami papierowymi, czyli zwykła taka płachta formatu bodajże A1, może ciut mniejszy. Kalendarz taki biurkowy, zdzierane kartki. Bardzo często dalej stosowane w biurach. I najczęściej wszystko, co po prostu na szybko gdzieś tam, nie wiem, w czasie rozmowy na przykład z klientem, kontrahentem, to długopis i zapisywało po prostu pod. Także zmieniałem taką płachtę, jak już nie było miejsca, albo... Przepisywałeś najważniejsze informacje, żeby były na następnej. Tak, i dokładnie, tam były wszystkie, wiesz, jakieś telefon, jakieś zapiski, czasami rysunki takie, które się gdzieś tam pojawiały, jak człowiek już tam się nudził, a po drugiej stronie ktoś namolny wisiał. Były oczywiście kółka od kawy, tego typu rzeczy. I zawsze, że tak powiem, na koniec dnia, albo powiedzmy rano, to sprawdzałem, czy były jakieś tam rzeczy takie, powiedzmy, niezakreślone, niewykreślone. I to był taki wspomagacz. Po wszystkie kartkę zrywałem, składałem tam na 8 części i do szuflady lądowała. I w razie gdyby to było archiwum, dokładnie. Także i będzie, że to sprawdzało się bardzo dobrze. Oczywiście wewnątrz firmy mieliśmy system, jako że pracowaliśmy oczywiście na Macach, wtedy jeszcze obowiązywał system klasyczny, to wspieraliśmy się czymś takim, co się nazywało Easy Alarms. To był kalendarz z przypominaczem i notatkami. Bardzo taki intuicyjny, przejrzysty, prosty. Oczywiście z tego też tam drukowaliśmy w razie potrzeby i też się tam odkreślało. Ale tak mówię, ja nigdy nie miałem takich, powiedzmy, ciągot do tego, żeby gdzieś tam zapisywać, a już w ogóle rzeczy typu, nie wiem, jakieś tam GDT, czy tego typu sprawy. To nie dla mnie, to jestem zbyt chaotyczny. Także teraz oczywiście trochę z racji wieku, trochę z racji tego, że... Era mnie domaga. Że jest tych rzeczy naprawdę sporo do zapisania, do pamiętania, no to się wspomagam właśnie między innymi notatkami roskimi, ale to konkretnie jakimi programami to zaraz dojdziemy. Natomiast u mnie zasada była zwykle naczelna taka, że jeżeli coś jest bardzo ważnego, to na pewno będę o tym pamiętać. Natomiast jeżeli coś jest mało istotnego, to jak zapomnę, to i tak się nic nie stanie. No to jest piękna zasada. Nie zawsze się sprawdza, niestety. Niestety. Ale prawda jest taka, że jeżeli mam jakiś emocjonalny ładunek, powiedzmy, do pewnej sprawy, no to generalnie tym żyję, tak? Także to nie mam potrzeby nigdzie tego zapisywać. No. A powiedz mi, Remku, jak u ciebie wygląda? Wiesz co, ja również nie jestem jak gdyby super takim poukładanym człowiekiem.
Przez wiele czasu używałem tak zwanych żółtych karteczek. Cały monitor miałeś zaklejony? Nie, tak wiesz, przyklejałem gdzie popadnie tak naprawdę. To było fajne, bo one po jakimś czasie tam się sklejały, ginęły i tak dalej, więc automatycznie po prostu część rzeczy tam ginęła. Czyli coś ala Inbox Zero, tylko tak, tak z automatu się robiło samo. Poza tym druga kwestia, też takie rzeczy, które ważniejsze, które miałem mieć przy sobie, to była tylna kieszeń spodni. Mm-hmm. Żółta karteczka i tylna kieszeń spodni. A jak się wyprało, no to trudno się mówi, też flash był taki z automatu. Natomiast ja, wiesz co, bardzo szybko z racji tego, że miałem świadomość od początku, że nie jestem za bardzo poukładany, no to się wspomagałem jakąś tam elektroniką. To były pierwsze jakieś tam palmtopy z Windows Mobile. Mm-hmm. I jakby naturalnie przeszedłem później na iPhone'a. Zdarzało mi się też na komputerze tworzyć jakieś pliki tekstowe na zasadzie, jeżeli właśnie prowadziłem jakąś rozmowę i coś trzeba było zapisać, to z racji tego, że mój charakter pisma jest bardzo unikalny i trudny do odtworzenia również przeze mnie po pewnym czasie, to po prostu od początku pisałem właśnie przy użyciu klawiatury. Jeśli już miałem robić jakieś notatki, to ja używam tylko liter drukowanych. Tak jak piszę, nie używam małych, wszystko piszę drukowanymi i taka ciekawostka, maturę też tak można napisać. Czyli Remku, rozumiem, że twoje pismo to można na równi z jakąś tam kataganą czy hiraganą postawić, tak? Pod względem kształtów? Wiesz, no, gdyby nie kwestie pojmowania biologii, chemii, no to wróżono mi zawód aptekarza, ale to rodzinne u mnie jest. Także jak chcecie recepty do Remka? Na Bilobil, tak? Wspomniałeś te żółte karteczki i prawda jest taka, że rzeczywiście i w systemie klasycznym macOS i w dzisiejszym również. Kiedyś to się nazywało stickies albo właśnie nalepki. Mhm. I dzisiaj też to się nazywa nalepki. To jest bardzo fajne, dlatego że takie krótkie notatki, które tworzymy jakby w ten sposób, one są zawsze na wierzchu, tak? Czyli niezależnie jakie okna byśmy mieli uruchomione, to one się pojawiają. No i oczywiście nie musimy fizycznie jakby tego przyklejać do monitora. Także jeżeli jeszcze z tego nie korzystaliście, to jak najbardziej polecamy. Byle haseł tam nie zapisujcie. No, chyba żebyście mieli, ale nie, to musiały być notatki odręczne i pismo Remka, to wtedy pewnie tak... Byłoby to zaszyfrowane po prostu naturalnie. Naturalnie, tak dokładnie. No dobrze, to w takim razie troszkę jakby nasz taki background tutaj przedstawiliśmy. Powiedz mi, Remku, jakie programy generalnie przetestowałeś? Czy jakieś systemy może bardziej złożone nawet? Wiesz co, no było tego naprawdę sporo. Tak naprawdę to najwięcej czasu spędziłem w Evernote. Mhm. No bo takie w sumie modne, ładne, mądre, webowe i w ogóle super fantastyczne wszyscy polecali, no to również najpierw darmowe, a później stwierdziłem, no dobra, darmowe, ale tutaj dodatkowe funkcje, które są w wersji płatnej, więc nawet przez chwilę miałem wersję płatną Evernote'a. Natomiast wiesz co, mi zawsze przeszkadzało w Evernote'cie to, że to jest taki silos. Do niego łatwo coś wrzucić, natomiast jest naprawdę ciężko coś stamtąd wyciągnąć. To jest to tak, no dobra, powiedz, bo ja mam właśnie takie inne przemyślenia na ten temat. Jakby PDF-a można stamtąd tylko i wyłącznie wyciągnąć, tak? A, w tym sensie, okej, rozumiem. Tak, natomiast no, te notatki, no to trzeba przeklejać i tak dalej, no nie ma eksportu po prostu całości, więc to mi jak gdyby przeszkadzało. Fajne było to, że to działało na wszystkim i właściwie od początku bardzo szybko tak. Była aplikacja na... Na iOS-a, dokładnie. Czyli iPhone OS-a to jeszcze wtedy, nie? To był, bo to tak. Ona już rzeczywiście to była jedna z pierwszych. Tak. Takich. Natomiast wiesz co, to raz, że płatne, zrobił się potem droższy, trochę funkcjonalności tam zaczęło jakoś tam znikać, potem się pojawiać, tam dziwne jakieś różne ruchy były i dość raptownie z niego uciekłem. Mhm. Wiesz co, ja też na początku korzystałem dość dużo z Evernote'a i powiem tak, to właśnie, że synchronizował się na komputerze, bo nawet był taki menu LED. Tak. Tak. I na Windę też to wszystko ładnie chodziło, mm-hmm. Tak. I właśnie na iOS-a i fajne było też to, że jak dodaliśmy jakiś skan, powiedzmy obrazek, to on był ocerowany i można było później przeszukiwać po słowach kluczowych. I to mi się bardzo, bardzo podobało. Natomiast później jakby, znaczy tak, ja tam zapisywałem, wiesz, różne jakieś zrzuty, na przykład też ekranów, czy maile,
z jakimiś numerami seryjnymi i tak naprawdę jak przeszedłem później przez najpierw przez AppShelf, a później dotarłem do, że tak powiem, 1Password, to już Evernote nie było mi tak naprawdę potrzebne, no bo resztę już zacząłem robić w notatkach. Mhm. No to tak samo jak ja. A powiedz mi, Marku, miałeś kiedyś okazję używać Google Keep? Nie. Powiem ci, że nie. Ja generalnie Google'a nie lubię, nie przepadam. No oczywiście konto mam, bo ciężko jakby się zupełnie jakby od tego odciąć. Zresztą chyba kiedyś sobie o tym pogadamy. Tak bardziej. Natomiast jeżeli już to faktycznie tylko wykorzystuję dokumenty, znaczy tak, no dokumenty i Google Sheets, czyli te arkusze. Najbardziej, no i Google Drive oczywiście, ale jeżeli chodzi o Google Keep, to powiem szczerze, że nawet znaczy kiedyś jakaś nazwa mi się obiła o uszy, natomiast jakoś nie pałałem takim pożądaniem, żeby się z tym zapoznać. Także jeżeli masz doświadczenie, to powiedz, czy w ogóle warto tego dotykać. No mam podobnie doświadczenie duże jak ty. Z tego, co patrzyłem, czytałem troszeczkę o nim, to generalnie synchronizuje się przez Google Drive'a. Więc no to jest fajne, że to jest jakby zintegrowane wszystko w Google. No i jest darmowy, tak? No i to są dwie jego jedyne zalety. Podejrzewam, że on nie odbiega jakoś od reszty, tak? No bo tutaj no, trudno wymyśleć jakiś prost, tak? Znaczy, no myślę, że tak naprawdę jest taki sam mechanizm jak w innych aplikacjach tego pakietu google'owego. Mhm. Czyli na pewno jest wersjonowanie, w sensie tak, czy jakieś tam można pewnie wrócić. Myślę do tych zmian, tak? Jakaś tak się domyślam, że jakaś tam historia jest. Poza tym myślę również, że gdyby z jakiegoś powodu, gdybyśmy stracili dostęp, to firma Google, która wie o nas wszystko, to pewnie nie będzie chciała pomóc, ale jakby co to ma, to wiecie, kto wie. Tak. Microsoft ma swoją alternatywę, tak? Czyli OneNote'a. Powiem szczerze, nie korzystałem. Znaczy, generalnie kiedyś nawet zainstalowałem na iPhone'ie. Natomiast jak zobaczyłem, ile waży OneNote na Maca, mówię, kurczę, co oni tam trzymają? Kot jakiś. Krowa jest niesamowita, to prawda. No także stwierdziłem, że w sumie po co mi to? Z nikim, z żadnym pecetowcem się wymieniać w ten sposób jakoś nie zamierzam. W związku z czym, kurczę, olałem to. Ma to jakieś tam plusy tak naprawdę, no bo aplikacja jest darmowa do takiego podstawowego użytku. Synchronizacja jest również darmowa i działa przez jakby mechanizmy OneDrive'a. Co tam dalej jeszcze o nim? Tylko tam jest limit chyba do 5 gigabajtów, czy no są jakieś limity, czekaj, zaraz sprawdzę. Do 5 gigabajtów, tak. Więc tutaj no da się, tak. Próbowałem tego kiedyś używać jeszcze na samym początku, jak ona się pojawiła, tak, do Worda, Excela, PowerPointa i Accessa, który nie nadaje się do niczego moim zdaniem. Pojawiła się nowa aplikacja, OneNote, zainstalowałem, powiem szczerze, naprawdę nie znalazłem nigdy zastosowania dla niej na desktopie, tak, to jest to jakby bezsensowne, tak? Próbowałem tam sobie znaleźć jakieś, no to co tam trzymać, no to może jakieś przepisy sobie będę trzymał, bo czasem lubię się tam pobawić trochę w kuchni, ale powiem ci szczerze, po prostu jak dla mnie zupełnie nieużywalny pomysł. Co jest ciekawego z OneNote'em? On jest na najwięcej chyba urządzeń, bo on jest na PC-ty, Mac'i, Androidy, i nawet jakbyś chciał, to on jest na HoloLensa Microsoftowego. Więc tutaj wiesz, pełen aspekt. Nie sądzę, tylko, bym miał, ale... Okay, wiesz, nie bardzo też wiesz, widzę, tak potrzeba, natomiast no, skoro jest, no to jest to jakaś tam ciekawostka, ale też go no, używać, próbowałem tam kiedyś używać, natomiast, no tak jak mówiłem, nie znalazłem jeszcze wtedy dla niego zastosowania. Żółte karteczki były to są 100 razy lepsze, wygodniejsze. No i druga sprawa, jeżeli chcielibyśmy troszeczkę więcej tam trzymać informacji, no to niestety nie możemy sobie kupić tego OneNote'a osobno. Musimy kupić po prostu Office 365 i w wersji personal on kosztuje 300 zł w Polsce dla jednej osoby, więc no jest to kawał pieniądza. Ale powiedz mi, bo ile dobrze pamiętam, ten personal to on jest też na kilka chyba stanowisk, tak? Na 5? 2. Czy na 3, na 2? Dwa. Ale jakieś były 3, nie? Wiesz co,
Nie powiem ci, jak to teraz jest. Tam Microsoft tam zmienia. Co chwilę zmieniają. Mały tablet jest liczony jako telefon. Tam na telefon chyba nie trzeba mieć. Tam są jakieś... No okej. Okay, to... nie mówmy tutaj, bo wprowadzimy słuchaczy w błąd. Dokładnie tak. A podejrzewam, że i tak nikt nie będzie tego kupował tylko po to, żeby korzystać z notatek, więc to szkoda prądu. Co dalej? Korzystałeś kiedyś z takiej aplikacji jak Bear? Wiesz co, ja czytałem bardzo dużo ochów, achów, natomiast... Szczególnie pewnie na Mac Stories. Tak, no i może i to ładne jest, tak, natomiast kurczę, ja w tak nie zapisuję tyle rzeczy, żeby płacić, tam chyba $5 jest miesięcznie? Złotych. Złotych to jest, aha, no to okej, okay, no, ale tak czy inaczej... I 60 zł za rok, więc to niby niedużo, natomiast po co, jak nie trzeba. Oczywiście są alternatywy darmowe... Jakoś nie czuję tutaj wartości dodanej, która by uzasadniała taki powiedzmy nowy wydatek. Znaczy tak, no to co w nim jest fajnego, to można linkować notatki jedna z drugich, tak? Jedna do drugiej, tego w notatkach Apple nie ma. Obsługuje Markdowna. Że możesz sobie taki mind map tworzyć, tak? Tak, obsługuje Markdowna. Z tego, co kojarzę, no to też no, próbowałem kiedyś tym Markdownem się posługiwać i dalej mi się to zdarza, natomiast czyli to w notatkach jest potrzebne? No nie do końca. To wiesz co, to skoro tutaj wspomniałeś o Markdownie, to jest aplikacja, z którą ja swego czasu testowałem i myślę, że jest warta rozważenia. Nazywa to się Simple Note. Mhm. Jest darmowe. Dostępne jest na iOS-a, na macOS-a, na Windowsa, na Androida, na Linuxa. Mhm. I również wspiera właśnie Markdown. Ma wersjonowanie i co więcej, warto jakby... Że tak powiem, myślę, że można zaufać jakby tym ludziom, którzy stoją za aplikacją, dlatego że oni między innymi są odpowiedzialni za takie projekty jak Gravatar, czy dodatki do WordPressa jak Jetpack, Akismet. No tak, no to jest, są to poważni ludzie. Także takie przydatne, no i mówię, darmowy, szybki, prosty, także coś takiego myślę jak najbardziej. Jak miałbym wybierać, to zdecydowanie wolałbym iść właśnie w kierunku Simple Note niż tego tutaj Bera. Misia. Znaczy tak, no Berowi trzeba przyznać, że naprawdę wygląda bardzo ładnie. Mm-hmm. I tutaj typografia i kwestia... Nie no, jasne. To się zgadza. Natomiast kurczę, wiesz, no on ma też wersję na Maca, zdaje się, tak? Tak. Jest wersja na Maca. Jest. To faktycznie... Tak, jak ktoś mieć spójne środowisko i takie, że po prostu zachęca do pracy, no to na pewno można tutaj się nad tym pochylić. Natomiast też, no też jest jakiś tam freemium, można z podstawowych funkcjonalności korzystać za darmo. Synchronizacja jest przez iCloud, czyli tak naprawdę no to jest troszeczkę taka z boku zbudowane notatki Apple'owe, tak? No ma dodatkowo jeszcze jakieś eksporty do różnych formatów, no tylko mi to nie jest szczególnie potrzebne, tak? No mam notatkę, to najczęściej mogę ją, no jest notatka tekstowa, czy tam są jakieś obrazki, czy coś, mogę sobie to przekleić, tak? Ja nie tworzę w tym jakichś dokumentów, które chcę potem gdzieś tam publikować. Więc fajne, może kiedyś, jeżeli Apple popsuje notatki, z których no jakby korzystam i to będzie takie dodatkowe. Troszkę spoiler teraz, natomiast no, przerzuciłem się bardzo mocno na te notatki, jak one zaczęły... No, na początku były połączone z mailem i one były synchronizowane przez iMapa. I no, to działało bardzo, bardzo średnio. Jak to synchronizacja została przerzucona do iClouda i powstały notatki takie prawdziwe, tak? To właściwie w tym momencie mój romans z Evernote'em się skończył definitywnie, czy z jakimiś tam plikami tekstowymi w Dropboxie, czy jakimiś takimi innymi metodami i przeszedłem właśnie do tego, co jest zbudowane w system. Tak mi się przypomniało właśnie o tych innych metodach, mówisz tutaj o Dropboxie i tak dalej, ja na Dropboxie to jakoś tam może specjalnie, znaczy tak, pliki jak się to wiadomo, no jako powiedzmy pamięć taka dyskowa w chmurze to jak najbardziej, tak, no to z różnych korzystałem. Natomiast jeżeli chodzi o notatki, to jeżeli coś miałem takiego ważnego i wiedziałem, że muszę o tym pamiętać albo chciałem mieć dość, powiedzmy, łatwe do przeszukiwania miejsce, po prostu wysyłam do siebie maila. No tak, tak. Z informacją, no, także. Korzystałem również i dalej korzystam z czegoś, co się nazywa Notability, przy czym korzystam właściwie z tego wyłącznie na iPadzie i używam tego do jakichś takich notatek, które tworzę odręcznie, tak? Jeśli zdarza mi się coś tam jednak pisać,
jeśli jestem na jakimś szkoleniu, konferencji czy czymś takim, zazwyczaj tam dostajemy jako uczestnicy jakieś kartki, jakieś długopisy, inne bruliony, coś takiego. Ja to odkładam, zupełnie nie korzystam, bo prawdopodobieństwo, że do tego sięgnę, jest zerowe. Natomiast zdarza mi się właśnie ważne rzeczy zapisywać przy pomocy Notability, przy pomocy Pencila. Jak również ma to fajną zaletę, że można nagrywać audio. Równolegle z tym, że się notuje, można nagrywać to, co słychać. No, czyli słychać jak fura w Pencilem po ekranie? Nie, no tego nie słychać. Słychać tego, kto tam opowiada. No to się przydaje tam. Nie, ale to fajne, wiesz, no, jak na przykład na filmach jest pokazane, jak tam, wiesz, taka, no, tak powiem, animacja w sensie dłoni i długopisu, czy tam, nie wiem, jakiegoś innego ołówka furującego po kartce i słyszysz właśnie, jak tam, wiesz, na papierze. To by było fajne, żeby tak właśnie jeszcze można było tam zapisywać. No. To Notability... Do jakichś tam wykładów się przydaje, tak? Tylko, że tutaj też ważna sprawa. Należy zgodnie z obowiązującymi u nas przepisami poinformować osobę prowadzącą, że będzie się to nagrywać. Disclaimer. Jak ten nauczyciel nie wyrazi zgody, to może sobie iść. Wtedy tak, no. No więc to z tych takich notatników swego czasu, to ja też tam testowałem różne, między innymi jakiś papier 53, tam on był przygotowany do tego ołówka, jeszcze nie takiego inteligentnego, takiego sprytnego. Natomiast ja sam często jeszcze, jak miałem iPada, korzystałem z czegoś takiego, to się nazywało się MyScript Memo. Memo. To już jest, nie, poczekaj, Memo, tak, Memo. Taka była... Aha. Memo, ta aplikacja już niestety jest na emeryturze, tak, już nie jest wspierana, natomiast została zastąpiona przez coś, co się nazywa MyScript Nebo, tak jak niebo, tak. Natomiast to będzie MyScript Oppo. W każdym razie ta nowa wspiera jak najbardziej Apple Pencil. I to, co mi się zawsze podobało, bo oczywiście można było zapisywać pismo odręczne wcześniej, również z pomocą dowolnego praktycznie stylusa, to również pozwalała na automatyczne konwertowanie tego odręcznego pisma na drukowany tekst. Także naprawdę super. I działało to mega sprawnie, wspierało wiele języków, łącznie z polskim. Można było szybko, dość w wygodny sposób nanosić korekty. Także polecam. W tej chwili to jest aplikacja dostępna na iOS-a, na Windowsa, w sensie chodzi o te jakby Surface'y, tak? I na Androida tam jakiś jest, nie wiem, chyba sam ma ten tablet 9 czy coś. No, generalnie, no to wiadomo, że te większe, no to są wspierane. Kosztuje $8. Także przynajmniej na OS-a, no bo tam na inne platformy to trzeba sobie sprawdzić. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Zresztą ta firma MyScript, ona jest odpowiedzialna za wiele technik czy technologii odpowiedzialnych za rozpoznawanie pisma odręcznego, na rozpoznawanie kształtu. Kalkulator jest jeszcze w ich portfolio nadal tam wspierany, bardzo fajny, także można, powiedzmy, właśnie tak mówić, na wykładach sobie tam wzory zapisywać i one automatycznie są konwertowane do postaci takiej, no, drukowanej. Rozwiązuje również? Tak. Także to nie tylko jako właśnie do notatek, ale również wylicza. No oczywiście, jeżeli gdzieś tam jakiś problem wystąpi z rozpoznaniem, no to trzeba to skorygować, ale jasne, naprawdę działa to super. Zdarzało mi się również, chwilkę testowałem, próbowałem się przekonać za namowami Davida Sparksa do aplikacji Drafts. Natomiast ja tam chyba kupiłem nawet jedną wersję, drugą wersję, po czym, jak stała się abonamentowa, to stwierdziłem, że i tak niestety z niej nie korzystam i zarzuciłem to w ogóle. Drafts aktualnie kosztuje 8 zł miesięcznie lub 85 zł rocznie przez Mac App Store. I tak naprawdę jest to w zamyśle autora takie miejsce, do którego wpisujemy tekst i następnie ten tekst przenosimy do aplikacji, w której powinien być. W nim można tworzyć bardzo rozbudowane takie jakieś workflow, w zależności nawet od słów kluczowych, bodajże tam się coś różnego może dziać. Natomiast no, dla mnie nie sprawiło nigdy problemu, że jeżeli chcę napisać maila, to otwieram maila. Jeżeli chcę napisać SMS-a, to otwieram iMessage. Jeżeli chcę napisać notatkę, otwieram notatkę. No, znaczy zazwyczaj, wiedząc, co chcę zrobić, no wiedziałem, z której aplikacji chcę skorzystać.
Tutaj pomysł jest taki, że zaczynam pisać coś do Marka na przykład, tak? Mhm. Natomiast w którymś momencie stwierdzam, że ojej, to za długie będzie na wiadomość, to mu to wyślę mailem. No nie mam tak. Więc jakby nie znajdowałem tutaj... No dobrze, ale z drugiej strony możesz stworzyć dodatkiem, wysłać na maila, wysłać w wiadomościach też. Mhm. Czyli tak trochę 4 litery na miejscu, nic nie urwało. No, chociaż prawdopodobnie, jeżeli są osoby, które gdzieś tam te workflowy, jak mówisz, wykorzystują, tak samo jak, nie wiem, po to powstają w końcu te aplikacje, nie wiem, typu Things, czy nie wiem, jakieś, co tam jeszcze, te Nozbe, tak, i tak dalej, gdzie no, tam trzeba być tego głową, żeby to opanować, ale potem rzeczywiście to przynosi jakieś korzyści. No, tyle, że ja jakoś aż taki, jakby to powiedzieć, zaangażowany w tego typu tematy nie jestem, więc też myślę, że po prostu bym nie wykorzystał potencjału, tak, takiej właśnie aplikacji. Tam nawet można jakieś skrypty w JavaScriptie robić, tak, jakieś akcje definiować, więc to ma bardzo dużo możliwości, natomiast no tak jak mówię, no nie wiem, na Maca jeszcze jest, no to już w ogóle nie wiem, no umiem uruchomić, kurczę, aplikację, z której chcę skorzystać. Wiem, że bardzo upraszczam, tak, dużo rzeczy pewnie by to mogło mi zautomatyzować, natomiast no nigdy nie znalazłem na tyle prostych rzeczy, od których trzeba zacząć, żeby się jakby wkręcić w tą aplikację. Mhm. Jest to ja, no, bo generalnie, no wiadomo, na Macu to jest prosta sprawa, tak, bo cokolwiek, jaką aplikację, jakiś edytor uruchomisz, to możesz sobie zapisywać, tak, no też dodatki też są polskie dostępne, także problemu nie ma, natomiast na iPhone'a swego czasu też testowałem wiele różnych programów, sporo zresztą było i darmowych, wiadomo, że chodziło też jakby o to, żeby na tym małym ekranie jak najwięcej było przestrzeni do zapisywania, tak? Żeby to było też wygodne, że można było się skupić, powiedzmy, na tym pisaniu. Nie wiem, kwestia, powiedzmy, klawiatury w trybie poziomie pionowym, żeby była czytelna i łatwo się nawigowało na tekście, żeby można było wprowadzać ewentualne korekty. Także ja też jakieś tam testowałem aplikacje typu Write Down czy IA Writer. Przy iWriter ja trochę czasu spędziłem. On jest fajny, bo on zapisuje w takim jako... Potrafi zapisywać jako zwykły TXT, tak? Tak. Taki czysty tekst, także ja też go wykorzystywałem między innymi nawet w jakichś akcjach powiązanych z Hazelem, dlatego że mogłem właśnie za pomocą iWritera Classic dokładnie zapisywać po prostu do iClouda i monitorować folder i dalej też tam się już działo, w zależności od tego, czy się pojawiał plik i miał taką, a nie inną zawartość, także to było bardzo, bardzo spoko. Poza tym, wiesz co, jeszcze miałem takie programy jak Lightroom, właśnie, który pozwalał jakby wyświetlał bodajże, z tego co pamiętam, to chyba ten linijkę tekstu, którą pisałem, tak, taka, żeby się skupić specjalnie. Tak, plus tam troszeczkę taką przyciemnioną, powyższą i no właśnie, także. Ale przez taki bajer nad treścią. Dokładnie. Jak ktoś chce, tak, lubi takie zabawki, no to jeszcze jest produkt sfirmowany przez Toma Hanksa, Hanks Writer. I chodzi o oddanie klimatu maszyny do pisania, nie? Także jak piszesz, no to masz te dźwięki i wizualnie też taki skomorfizm trochę. No ale tak jako ciekawostki, bo tutaj jakiś, myślę, jeżeli chodzi o zarządzanie zalet, to nie ma. No tak, ładnie wygląda, tak? Natomiast no, to jest jakby koniec zalet. To jeszcze wrócę do iWritera. Ja używałem nawet tej wersji już nie klasycznej, tylko tej nowożytnej, która jest dalej rozwijana. Ale tak, zresztą ona jest dostępna i na Maca, i na iOS-a, nie wiem, czy na innej platformie. Jest na Androida, jest na wszystko, chyba nawet pod Windows. No. Pisałem w tym artykule z racji tego, że no, wspierał Markdowna i bodajże tam korekta działała, więc no mniej tych baboli literówek jakby zostawiałem po sobie. No właśnie, bo teraz pytanie, a to jest ciekawe, ja też tego nie sprawdzałem, no wiadomo, notatki to korzystają z systemowego, ale te aplikacje zewnętrzne i zarówno na Maca, jak i na iPhone'a, To bardzo różnie. iWriter na pewno korzystał też z iClouda, natomiast tam... Ale nie chodzi mi o słownik. Chodzi mi o słownik. Nie, to z wewnętrznych tych, z tego, co jest, tak? W systemie. Tak. No wiesz, tak pytam, bo teraz mi się przypomniało, że jeżeli chodzi o edytory na przykład tekstowe, to zresztą kiedyś mieliśmy odcinek o tym, to MarineWrite, tak? Czy MarineWrite, to on miał problemy z polskimi... Ze wszystkim właściwie. No, także nie zawsze... Jak widać, programiści dbają o to, żeby wykorzystać to, co jakby fundament systemowy zapewnia.
Czasami właśnie chcą wszystko zrobić samym. No to chyba wymieniliśmy jakby tak pokrótce różne... Znaczy, nie, to wspomnieliśmy chyba takie najbardziej popularne, te, które też jakby przykuły naszą uwagę z uwagi na to, że było głośno i sami przetestowaliśmy i ktoś tam, nie wiem, polecał. Natomiast oczywiście jak ktokolwiek tam poszuka, to pewnie znajdzie jeszcze kilkaset innych. Ależ oczywiście. Natomiast pytanie, czy jest sens? No i myślę, że tutaj możemy dojść do notatek, bo taki jest temat. A notatki już chyba w iOSie 11 zmieniły się, jakby to powiedział geograf, nie do poznania. Dość, no naprawdę jest to teraz potężne narzędzie, myślę. Tak. No i tak naprawdę ta nowa funkcjonalność cały czas powoli, bo powoli, ale dochodzi. Mhm. Więc to ja teraz powiem, co mamy dobrego, co jest dobrego według mnie w notatkach. To przede wszystkim killer feature to jest synchronizacja pomiędzy wszystkimi AI urządzeniami. Nie no, na zegarek i na telewizor chyba tego nie ma. No to nie wszystkimi. No ale generalnie z tymi, gdzie normalni ludzie wprowadzają tekst. No to przede wszystkim to, że tak jak mówiłem, synchronizacja to działa właściwie momentalnie, natychmiastowo. Druga rzecz, która jest bardzo zbliżona do tego, udostępnianie również. Też no nie jest to, powiedzmy, poziom prędkości taką, jaką mają aplikacje Google'a. Natomiast jest to bardzo wygodne i nawet z Markiem często jakieś takie proste rzeczy wrzucamy sobie jako miejsce, które jest po prostu najszybciej dostępne z każdego miejsca systemu właściwie. Bo jest jakby wszędzie, tak? No nie musimy... Korzystamy zazwyczaj do tworzenia show notes'ów i przesyłania plików z Google Drive'a. Natomiast no to trzeba uruchomić przeglądarkę, trzeba tam wejść i tak dalej, i tak dalej. A tutaj możemy dopisać coś na tak zwanym przysłowiowym kibelku, tak? Korzystając z iPhone'a. Wiesz, a to mnie zasmuciłeś, że bo ja no, z racji tego, że nie posiadam Apple Watcha, to nie sądziłem, że kurczę, Apple tej aplikacji jakiegoś takiego frontendu nie zrobiło na zegarek. Dalej przez to, że to jest w systemie dostępne, bardzo wygodne jest dodawanie różnych funkcji, bo właściwie wszędzie, gdzie jest jakikolwiek ten share-sheet, to taka pudełeczka ze strzałeczką w górę, czy tam trzy kropeczki w jakiejś aplikacji, to możemy jakby wysłać link, wysłać zdjęcie, wysłać właściwie cokolwiek do tych notatek. Więc jest to najfajniejsze moim zdaniem właśnie do wrzucania takich, tak? Nawet, wiem, zbieramy strony internetowe jakieś, robimy jakiś tam, brzydko powiem, research, no to możemy po prostu sobie linki czy artykuły gdzieś tam po prostu powrzucać do tego, żeby później się z nimi zapoznać. Linki, które wrzucamy przez ShareSheet, mają bardzo fajny podgląd, czyli nie musimy wchodzić na tą stronę. Jest ikonka mała, tam chyba kilka linijek tekstu. Wiemy, jak gdyby co autor miał na myśli, co to jest. Mhm. Bardzo fajnie działa skanowanie. To jest, niedawno się pojawiło. Zarówno z Maca, jak i z iOS-a możemy zeskanować z jakąś tam stronę, tak? I jest bardzo ładne wykrywanie krawędzi, czyli kładziemy... Dokładnie, to jest super, tak? Że jak weźmiemy na komputer, na przykład najedziemy, to zaznaczy się ekran, a nie cały jakby sprzęt, tak? Tak. No, także rzeczywiście działa to super. I fajnie, bo z Maca po prostu możemy sobie wybrać, którym urządzeniem iOS, które mamy aktualnie podłączone do zalogowanego Apple ID, chcemy wykonać skanowanie, więc może to być iPad, iPhone. Mhm. I zdaje się, że on jeszcze trochę tam próbuje skorygować perspektywę, nie? Jeżeli koryguje jak najbardziej. No, tak, no, także całkiem sprawnie też działa. Można tam zmienić głębię kolorów, znaczy w sensie zrobić czarno-biały, szary, kolorowy, później ten skan. No, całkiem przyzwoicie to działa. Można mazać, czyli wsparcie natywne i chyba najbardziej natywne dla Pencila. Na iOSie paluchem możemy smyrać po ekranie. Tak, jakieś różne tam... kolorki i zakreślenia, nie? Tak. No do prostych takich rzeczy. Adnotacje. Jak najbardziej jest to przydatne. Można wstawiać tabele, więc jeżeli ktoś jest bardzo poukładany, no to może sobie tam dane tabularyczne po... Znaczy, no nie są to oczywiście tabele takie jak powiedzmy w Numbers czy w Excelu, w sensie, że nie zrobimy podliczenia, tak? Tak. No są tekstowe, no. Ale bardzo przyjemnie one są zrobione na iOSie właściwie od początku, te tabele, które tam są. Interfejs jest no, przystosowany. Ktoś rzeczywiście pomyślał, żeby to działało tak bardzo natywnie, jak się da bez klawiatury.
Możemy tworzyć listę taką to do z takimi fistaszkami, które sobie tam zaznaczamy. To też się pojawia. Posiada proste, aczkolwiek no wystarczające, żeby to nie było. To nie jest edytor tekstu, tak? To jest program do notatek, więc tutaj nie tworzymy stylów kaskadowych, nie musimy wybierać z 50 tysięcy różnych fontów. Są podstawowe rzeczy, które po prostu wklejamy, wpisujemy. Jakieś wcięcia, kolorki, formatowanie podstawowe, to bardzo ładnie działa. Mhm. Jak również te notatki, które są jakieś tam bardziej prywatne, tak? Możemy dodatkowo zabezpieczyć hasłem. Wrażliwe, tak, to jest super. To jest bardzo fajna rzecz. No i podstawowa zasada, za darmo, wszędzie, z systemem. Tak, i wyszukiwanie też działa, bo oczywiście jak w samym iOS-ie, tak? Możemy ściągnąć po prostu ekran w dół, się pojawia o pole jakby wyszukiwania i... Mhm. Zresztą samo, nie wiem, tam Siri, tak? Też może... Też grzebie w notatkach, oczywiście. Też grzebać w notatkach, także jak najbardziej... Wręcz same plusy, ale minusy też są jedne. No to opowiedz troszkę o minusach może, Marku. Wiesz co, to pewnie dodasz tego, co tobie brakuje, natomiast mi brakuje właśnie, jeżeli chodzi o wyszukiwanie, to brakuje mi wyszukiwania po dacie, tak? Bo generalnie jest tak, że każda notatka, zawsze ta najświeższa jest u góry. Aha. Czyli jeżeli mieliśmy notatkę, nie wiem, tam piątą w kolejności, dodaliśmy tam, nie wiem, liną literkę, po prostu ją otworzyliśmy i tam, nie wiem, spacja doszła, uh-huh. to niestety ona skakuje do góry. Tak. I to mnie niestety irytuje, że ja wolałbym jednak, wiesz, troszeczkę ja może mam taką awersję do tego typu rzeczy po różnych społecznościówkach, gdzie bo ja wolałbym tam, gdzie zostawię w takim miejscu, to jak chcę, jak wrócę, to ja chcę wrócić w to samo miejsce, nie? Uh-huh. A tutaj to jest, mi miesza troszeczkę zaburza. Także to sortowanie po dacie, tak, żeby było w sensie, no powiedzmy dacie nawet stworzenia, tak, notatki, uh-huh. w tym sensie. Poza tym tak, powiadomienia. Moim zdaniem działają one kiepsko, bo tak, o ile działa fajnie sam fakt, że jeżeli powiedzmy ja tobie, czy ty mi udostępnimy sobie notatkę, no to otrzymujemy powiadomienie, tak, uh-huh. zaproszenie jakby tam możemy sobie otworzyć, podejrzeć i tak dalej. Natomiast jeżeli ja tą notatkę wyedytuję, zmienię coś, to niestety... ale tego powiadomienia o zmianie nie dostaniesz. Zobaczysz, powiedzmy, jak wejdziesz w notatkę, no to zobaczysz zmianę, uh-huh. ale nie masz informacji takiej notyfikacji na bieżąco jakby. Znaczy tak, jak pierwszy raz wejdziesz, to dostaję informację, że wszedłeś do notatki, tak, którą udostępniłem, ale natomiast później już nie robić. Ma. I to trochę brakuje, tak, bo fajnie byłoby mieć jedną notatkę, która, no powiedzmy, będzie się tam rozbudowywała w zależności, no jeżeli ileś tam osób pracuje, no to po prostu mieć informacje na ten temat. Aha. Brakuje, myślę, OCR, skoro jest skanowanie, to można byłoby dołożyć właśnie OCR. Tak, tak, taką warstwę. Tak, 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 oczywiście. No ale to wiadomo, są jakieś tam alternatywy. Z drugiej strony, no fajnie byłoby mieć to wszystko w jednym. Być może to jest kwestia czasu, tak? Aha. Ten program się jednak jakoś tam rozbudowuje. Także z mojej strony to właściwie tyle, czego mi brakuje. A tobie, Remku? Wiesz co, jak już jest wszystko, to mogłyby być również notatki głosowe. No, nie ma problemu nagrać sobie to w dyktafonie tak. Dokładnie i po prostu przerzucić. Natomiast jak byłoby to natywnie, to byłoby to na pewno wygodniejsze. Są foldery, o ile dobrze pamiętam, a dobrze pamiętam, to nie są foldery hierarchiczne, tak? Czyli nie możemy sobie tak zwany nested folders, czyli folder w folderze utworzyć, jest to po prostu płaska struktura, no powiedzmy, tak? Natomiast przydałoby się jeszcze flagowanie, tak? Żebym mógł sobie zaznaczyć po prostu na przykład kolorami. Znaczy chodzi ci o etykiety, tak? Albo tagi, tak, krótko tak, mówiąc. Tak. Mhm. I to rzeczywiście byłoby fajne, bo można byłoby... zwłaszcza na Macu tworząc, tak? Przecież tam kwestia tagów w macOSie jest mocno rozbudowana i prosta. I brakuje jakby właśnie tego odpowiednika w iOSie, tak? Żeby można było to wykorzystać chociażby właśnie do przeszukiwania, bo myślę, że to by też mi, powiedzmy, zastąpiło to sortowanie po dacie, tak? Bo mógłbym wtedy sobie odpowiednio tagować i to jakoś Znaczy, no, powiedzmy, formą taga jest ten pin, tak? Możemy przypinować, brzydkie słowo, przypiąć notatkę do góry, no i wtedy ona zawsze będzie na górze, tak? Natomiast, no tak. No to jakby nie rozwiązuje problemu tego, że sortowanie jest zawsze tylko i wyłącznie po dacie. No przydałoby się to żeby była opcja chociaż, tak? Żeby to przesortować alfabetycznie, żeby przesortować, tak jak mówiłeś, po dacie utworzenia, to również tutaj bardzo się pod tym podpisuje.
Dobrze, to masz coś jeszcze do dodania, jeżeli chodzi o notatki? No, bym powiedział troszeczkę, do czego ich używam. No właśnie, bo ja chciałem cię spytać, bo to moglibyśmy takiego ping-ponga troszeczkę uskutecznić, czyli ty byś powiedział, do czego używasz, a ja bym powiedział, czy ja używam również tego samego, albo czego, jakie alternatywy używam, tak? No bo wiadomo, że są pewne jakieś przyzwyczajenia. No więc podstawowa rzecz, no to używam na przykład do listy zakupów, tak? Jeżeli gdzieś się wybieram i są to różne listy zakupów, tak? Czasami mam na przykład listę zakupów obiektywów, które bym chciał sobie kupić, natomiast no, nie będę tego robił w tym tygodniu, ani prawdopodobnie nawet w tym roku, tak? Natomiast kiedyś zrobiłem jakieś tam rozeznanie produktów, no i coś tam sobie wybrałem, tak? No więc wpisałem tam sobie jakieś tam podstawowe informacje, model, cenę i ewentualnie gdzie to można kupić. Pewnie to nie będzie za jakiś czas aktualne, natomiast no, mam różne listy zakupów, tak? Od tego, jak idę na przysłowiowy bazarek po warzywka, czy idę do jakiejś Biedry, czy innego takiego sklepu, no to tworzę listy zakupów najróżniejsze. Czasem je udostępniam. To ja właśnie, jeżeli chodzi o listy zakupów, to ja korzystam, znaczy, może to też nie jest jakoś tam przesadnie często, tak? Ale generalnie od, no już kupę czasu, tak? Listonik. Mhm, też używałem. I znaczy, wiesz, tutaj zaletą przede wszystkim jest to, że mamy jakieś predefiniowane nazwy grupy produktów. Jest to dla mnie szybsze znalezienie czegoś tam na liście i dodanie niż wpisywanie tego z palucha. Oznaczanie, dodawanie ponowne, udostępnianie jak najbardziej też. Także tutaj akurat notatki. Coś na szybko pewnie tam, żeby sobie zapisać, tak, że gdzieś tam, nie wiem, jadę. To tak, natomiast docelowo nie. Jednak jakoś preferuję bardziej listonika. Widzisz, to ja właśnie upraszczając sobie życie listonika wyrzuciłem. W listoniku mi się nie podobało to, że tam też nie bardzo chyba można było zmienić sortowanie, o ile dobrze pamiętam. Więc ja zawsze musiałem... Tam jest alfabetyczne albo chyba po dodaniu. Chyba po dodaniu jest. Ale można taką grupę tworzyć też. Znaczy, no wiesz, no, kwestia jest taka, że listonik za to działa na innych również systemach, tak? Czyli mi łatwiej było jakby udostępnić listę zakupową dla kogoś z Androidem niż jak nie, no, oczywiście. W przypadku notatek, także tutaj trochę jakby siłą rzeczy musiałem wybierać. To znaczy to, co jeszcze mi w listoniku nie pasowało, to na przykład, nie wiem, muszę kupić 5 marchewek. No to mam marchewki 5 i jak potem muszę kupić 3 marchewki, to co mam drugi raz pisać marchewki 3? Tam nie było jakby ilości. Wiesz, o co mi chodzi? Rozumiem. Czy mam kupić 1,5 kilo wołowiny? To... Kup pan tira, co tam? Ja generalnie jakoś tak nigdy nie myślałem o tym, bo jeżeli wiedziałem, znaczy jak tworząc listę, mniej więcej już planowałem jakąś ilość. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeżeli udostępniamy komuś notatkę, tak się notatkę, taką listę zakupową, i mamy wpisane, nie wiem, piwo, no to przewiezie jedno piwo, a my będziemy wkurzeni, bo chcieliśmy skrzynkę, tak? To wiadomo, że trzeba w tym momencie zmodyfikować, coś tam, nie wiem, dodać jeszcze albo no... To racja, ale wiesz, to ja zaraz sprawdzę, bo wydaje mi się, że chyba można dodać ilość. Jeszcze powiem tak, miałem jeszcze krótki romans z aplikacją Listastic. Mm-hmm. Właśnie do list zakupowych. Natomiast tak jak mówię, w ramach zmniejszenia ilości upraszczania zrezygnowałem z tego. Tylko ci dodam, że generalnie w listoniku jak wybierasz produkt, jak tapniesz 3 razy, to masz wtedy informację 3. Na przykład przy pozycji. No to widzisz, ciemnota, nie wiedziałem. No, także jednak dobrze pamiętałem, że taki coś działa. Honor, listonik obroniony. Dobrze. Listę przeczytanych książek. Z racji tego, że... Znaczy przesłuchanych tak naprawdę, żeby tutaj być konkretnym. Z racji tego, że słucham dużo i no jest to najczęściej grubo powyżej 50 książek rocznie, to po pewnym czasie, szczególnie, że to są często jakieś serie czy coś takiego, po prostu się gubię, tak? Zdarza mi się słuchać książkę czy kupić książkę jeszcze raz taką, którą słuchałem, znałem. Więc dlatego zacząłem je po prostu spisywać. No i jest się czym pochwalić. To wiesz co, to ja, jeżeli chodzi o książki słuchane, to u mnie to jest niestety mało. Ja jestem starej daty i preferuję czytać... W papierze. No po prostu w papierze. Natomiast generalnie z tym problemu nie ma. Tak jak mam przeczytaną książkę, to ja wiem, że ją czytałem, bo zresztą ona nosi... Ja nie niszczę, tak? Ale wiadomo, że książka przeczytana, ona wygląda jakby inaczej po grzbiecie, chociażby powiedzmy widać, że coś się z nim działo. Poza tym no, jestem wzrokowcem, także ja wiem, czy dany tytuł jest jakby na boku. Widzisz, to ja natomiast... ci przerwę, bo jeśli chodzi o audiobooki, jest taki problem, że wydawcy potrafią zmieniać okładki. A, no.
jak wychodzi jakaś reedycja papierowa, to się pojawia również edycja innej okładki. Znaczy po prostu nowa okładka, więc ja głupieję. Mhm. No, zgadzam się, że to może być problem. Teraz tak, jeżeli o mnie chodzi, to książki, tudzież płyty, jakieś inne rzeczy, to swego czasu, bo niestety już zarzuciłem to, to katalogowałem w takiej aplikacji Delicious Library. Mhm. Tam można było nawet po kodach, po jakichś numerach ISBN, tam to nie zawsze niestety działało, bo ta baza nie była chyba do końca zgodna jakby z tymi polskimi zasobami, ale... Raczej pewnie nie uzupełniona, bo ISBN jest między ten. No, w tym sensie dokładnie. Także nie zawsze to się powiedzmy tam udawało, ale takie coś. Zresztą powiem tak, bardziej mi to było potrzebne do pilnowania tego, czy ja komuś pożyczyłem, czy mi ktoś oddał, czy nie. Uh-huh. A natomiast to, czy ja coś przesłuchałem, czy przeczytałem, to akurat najczęściej nie było problemu. Zresztą ja dobrych tytułów to ja często wracałem i czytałem na przykład po kilka razy. Także jakoś mi to nie przeszkadzało nigdy. Uh-huh. Znaczy tak, ja jeszcze takie rzeczy, które jakby kupiłem, teraz ograniczyłem ilość miejsc, gdzie kupuję książki, bo to jest tylko Audible i Audioteka. Właściwie wyłącznie, tak? To trzymałem to w AirTable. Miałem sobie tam... Jak, w czym? AirTable. Aha. To jest taka baza danych online'owa, zresztą bardzo wygodna, bardzo fajna. A my to wspomnieliśmy przy okazji Dokładnie o tym mówiliśmy. Natomiast w momencie, kiedy jakby przerosłem ją, jeśli chodzi o ilość danych, tą wersję darmową, bo tam jest chyba do 2000 wierszy. Ja osobno miałem książki, osobno miałem autorów, tak, żeby to mogłem sobie spojrzeć, kto tam po prostu powiązana była dana, no to było po prostu tego zbyt dużo, więc to zarzuciłem. Natomiast co jeszcze trzymam? Trzymam paradoksalnie rzeczy do zrobienia. To jest też kwestia upraszczania sobie życia, moim zdaniem. Zrezygnowałem z aplikacji GTD, z OmniFocusa. Stwierdziłem, że wykorzystuję jego może 5%. Może 20. Mhm. Weekly review nigdy do mnie nie przemawiało jako takie coś, co trzeba robić. Uważałem to może niesłusznie, natomiast no, akurat ja tak działam. Tak? Wystarczy mi, że coś zapiszę, mam świadomość, że to tam jest. Nie muszę tego sprawdzać co tydzień. Kwestie jakby budowania takich blokowych, tak, że mogę przejść do punktu pierwszego, jak zrobię drugi, albo coś się dzieje równolegle. Takich bardzo zaawansowanych mam tego niewiele. Ewentualnie mogę to rozbić po prostu na listę i tyle. Więc po prostu mam kilka tak naprawdę rzeczy do zrobienia. Z podziałem po prostu, dla którego klienta jest to rzecz do zrobienia. Tak samo mam rzeczy domowe, które jakby zobowiązałem się zrobić, też staram się zapisywać. Nie jest to idealne, no bo trzeba pamiętać, że się to skreślać, wyrzucać. Czasem się o tym zapomni, czasem się... nie w właściwej kolejności coś zrobi, natomiast staram się to ograniczyć, żeby te listy do zrobienia to było, nie wiem, 5-10 punktów w każdej, maksymalnie, w każdej grupie i w ten sposób sobie po prostu radzę. To ja korzystam z systemowych rozwiązań, czyli z przypomnień. Uh-huh. Tam po prostu dodaję sobie takie właśnie bullet points, takie listy i odhaczam po prostu i tyle. Zresztą przypomnienia mają też fajną zaletę, że można ustawić jakieś tam geolokacje i one się uh-huh. manifestują, jak tam, nie wiem, przechodzimy, czyli na przykład wiem, że muszę coś tam kupić, no to jak jestem w pobliżu, to się to zgłasza. To jest bardzo fajna rzecz. Uh-huh. Trzymam w notatkach kawałki kodu, kawałki jakichś skryptów, czy baszowych, czy shellowych, czy instrukcje do zrobienia, w jaki sposób mam zainstalować serwer na własne potrzeby. Łącznie z tym mam tam po prostu komendy, które trzeba wywołać, tak? Po kolei, które pakiety trzeba zainstalować, w których plikach tekstowych, jakie zrobić modyfikacje. I w ten sposób mogę jakby... Jest to taka ręczna automatyzacja. Pewnie da się to zrobić lepiej, natomiast mam taką ściągę. Jeżeli mi się coś wysypie, no to jestem w stanie to odtworzyć w miarę szybko, bez jakiegoś tam grzebania, no bo nie ukrywajmy, no, przynajmniej mi się nie zdarza raz w tygodniu stawiać serwerów linuxowych, tylko po prostu stawia się go raz na rok, raz na dwa, no raz na rok powiedzmy, no i on potem działa, tak? Nie ma za bardzo potrzeby cały czas jego zmiany, więc trudno to wszystko pamiętać, a żeby nie bazować na jakichś tam skryptach czy instrukcjach w sieci, po prostu stworzyłem swoje.
Wiesz co, ale notatki jako aplikacja nie mają rozpoznawania składni, czyli te snippety są takie... Puste, po prostu tak. Puste. Tak. Szkoda, no bo to akurat by mnie, powiedzmy, mogło przekonać. Chociaż z drugiej strony, wiesz, no ja tak za dużo to też jakby nie koduję takich rzeczy. Aczkolwiek, nie wiem, chociażby czy AppleScript, czy jakieś HTML-owe rzeczy, gdyby można było zapisać w dodatkach i ładnie na kolorowo by się to jakoś tam manifestowało, to myślę, że też bym rozważył jako taki schowek. Trzyma w notatkach bilety, rezerwacje czy plany podróży. Nie wiem, w momencie, kiedy kupuję bilet na pociąg, drukuję mi się z niego, znaczy ściągam PDF-a, tak, dostaję go w mailu, żeby nie mieć problemu takiego, że akurat przyjdzie pan konduktor, a mój operator będzie w lesie przysłowiowym i nieprzysłowiowym, nie będzie mi się to chciało pobrać. Mam to zapisane po prostu jako PDF-a dołączonego do notatki, która się nazywa, nie wiem, Delegacja Katowice. Tak samo bilety na różne, nie wiem, koncerty czy inne takie rzeczy, czy nawet lotnicze, mimo to, że mam tam w jakiejś aplikacji, mam zegarku, w czymś tam, mam wydrukowane bardzo często, mam również jako takie miejsce, gdzie, nie wiem, czekam na pociąg i nie pamiętam, czy miałem wagon 15 czy 14. Najszybciej jest po prostu mi znaleźć notatkę, no bo ona będzie siłą rzeczy na górze, otworzyć tego PDF-a z tej notatki i spojrzeć po prostu na bilet. Mówisz jeszcze plany podróży, tak? Tak. Jeżeli zdarzało mi się tam, nie wiem, gdzieś jechać i planowałem, że nie wiem, mam 1-2 dni i mam do odwiedzenia konkretne miejsca, to jeszcze było przed wszechobecnym roamingiem, gdzie trzeba było słono płacić za dane i nie używałem mapy online, no to po prostu miałem zapisane miejsca, które chcę odwiedzić i możliwe jak gdyby drogi, znaczy metody na dostanie się, tak? Czyli muszę wsiąść w metro, ten numer, wysiąść na tej stacji, iść na tą i na tą ulicę. I offline, no bo nie korzystałem z tej synchronizacji, tylko miałem tak po prostu to zapisane jako, no też swoisty backup. Okej, dobra, teraz tak, ja na chwilkę wrócę jeszcze do tych rzeczy do zrobienia, bo przypomniało mi się, że przecież przez też długi czas korzystałem z czegoś takiego, co się nazywało Wunderlist. Rozwiązanie dostępne zarówno na Maca, jak i na iOS-a, zresztą pewnie inne platformy też. I do pewnego... No ich Microsoft kupił teraz, to wiesz, to głównie... No, ten... także więc ja zarzuciłem już jakiś czas temu, chyba testowałem Quipa i to jakby zastąpiło mi Wunderlista, ale powiem ci, że to nie było najgorsze, tak? To jeszcze były też te czasy tego skomorfizmu, przynajmniej wtedy jak ja używałem, to wyglądało jak taki trochę właśnie notatnik fizyczny. Koło notatnik. Także takie coś. Natomiast jeżeli chodzi o bilety, rezerwacje, plany podróży, no to tak, bilety to, jeżeli to są, nie, bilety lotnicze, to trzeba po prostu w ulecie. Jeżeli mówimy o biletach na koncerty, czy pociągi, czy tak dalej, to albo mam je w mailu, albo po prostu jeszcze zapisuję właśnie jako PDF-y do iBooksa, tak? Aplikacji właśnie. Żeby... Też tak robiłem, ale notatki są szybsze. Pewnie tak i być może mnie przekonasz. Rezerwacje, kurczę, za dużo tych rezerwacji nie mam, a jeżeli robię rezerwacje, to najczęściej, nie chcę reklamować, ale stronę najbardziej popularną chyba na B. I to rezerwacje mam zwykle tam. Plany podróży natomiast, no to jeżeli powiedzmy już jakąś sobie jedną trasę wyszukuję, czy jakieś kilka tras, to najczęściej robię to w aplikacji po prostu mapy. Na maczku i wysyłam taką trasę do iPhone'a i wtedy tam zapisuję w ulubionych. I ona jest dostępna ewentualnie jak mam nim kontakt, typu gdzie tam wiem, że będę jechał, no to można też wpisać po prostu taką trasę do kontaktu. Także ten plan podróży, powiedzmy, no oczywiście mniej jakiś rozbudowany, ale taki podstawowy to w ten sposób. Czyli korzystam generalnie z tego, co system właśnie oferuje, te aplikacje. To jeszcze dopowiem, mam na przykład zawsze, jeżeli wybieram się, już niech będą te Katowice, jeżeli wybieram się do tych Katowic, to mam wypisane pociągi Warszawa, Katowice, Katowice, Warszawa, po prostu wszystkie godziny przyjazdów i odjazdów, tak? Na wypadek, jeżeli spóźniłbym się na swój pociąg, czy coś by się działo, to mam to wypisane jako taką listę referencyjną, z której mogę, nie wiem, albo nie kupuję biletu powrotnego, bo nie wiem, kiedy skończę pracę, no to mogę szybko też spojrzeć, jakby jakie mam opcje. Dobrze, co tam dalej? Mam na przykład problem z tym, że to jest kwestia dysgrafii, dyslekcji. Nie jestem w stanie zapamiętać nazw leków, które biorę, tak? Biorę te takie zielone pigułki, takie niebieskie, powiedzmy, natomiast naprawdę zabije mnie, nie wiem, jak się to nazywa. Nie staram się. Mam to po prostu zapisane, tak? Jeżeli
Idę do lekarza, co niedługo będę musiał zrobić medycyny pracy i on mnie pyta, jakie pan bierze leki, czy oddaje krew, co mi się czasem zdarza również. No to ja po prostu wyjmuję telefon i czytam, tak? Oni się są zdziwieni, natomiast przykro mi, ja nie jestem w stanie tego zapamiętać. A jeszcze raz zielony i jeszcze jaki bierzesz? To tajemnica jest, wymyślałem te kolory. Nie, bo tak... Nie, powiedziałem niebieskie, tak? Nie. No. Nie, ale wiesz, ja tutaj absolutnie nie, ja mi się skojarzyło z Matrixem. A, oglądałem ostatnio. Świetny film. Obejrzyjcie jeszcze raz. Pierwszą część, bo potem dno. No potem to już jest tylko, powiedzmy, uczta dla oczu, ale... Właśnie też nie. Umysł trzeba wyłączyć. Dużo gorzej to wygląda. Te efekty się w jedynce nie zestarzały. Jestem w połowie dwójki, to animacja komputerowa, jak po prostu na iPhone'ie by można było dzisiaj zrobić. No ale nieważne. Odchodzimy od tematów. No to podejrzewam, ty gdzieś trzymasz listę leków w głowie. Czy ty nie jesteś zdrowy jak kuń? Wiesz co, ja generalnie... Czy ja biorę jakieś leki? Chyba powinienem, bo nie pamiętam. A serio, to nie wiem, najczęściej to ja chyba to coś dzikowa, ewentualnie jakąś tam witaminę C. Uh-huh. Jak nie mam, to nie biorę, a jak coś znajdę, no to łykam. Jak pelikan. Bierzesz, co dają. No. Nie, znaczy wiesz co, generalnie jest tak, że staram się unikać, jak już muszę, to po prostu idę się zbadać, wtedy wykup receptę, no i dopóki się skończą, to biorę. Tak. Dalej. Udostępniane notatki, no to już o tym mówiliśmy, to nie będę się powtarzał. No jakby większość poważnych rzeczy, Marku, mamy w Google. Mhm. Jak pewnie pamiętasz, chociaż nie wiem, to również notatki nam się zdarza korzystać. Szczególnie często używamy tych notatek do na przykład... Jak zapraszamy jeszcze gości. Gości, tak, no bo jest to po prostu łatwiejsze, tak, jest to natywne i tutaj nie ma problemów z udostępnianiem i tak dalej. Prostsze jest to natomiast, żeby wypisać tematy, pytania czy inne, znaczy jest to aż nadto. I teraz tak, trzymam również w notatkach, tak jak już mówiłem, ważne linki, takie, które może nie często odwiedzam, natomiast wiąże się to z jakimiś stronami, do których muszę zaglądać poza swoim komputerem, poza swoim telefonem, no bo tak to bym miał je zapisane, jak Bozia przekazała w zakładkach, w bookmarkach. Mhm. Natomiast te, które mam, to są jakieś tam konfiguracyjne, coś, co muszę czasami uruchamiać na komputerach jakichś innych. Mhm. Nie zawsze one są super proste, po prostu je mam zapisane, nie muszę się martwić, że ich zapomnę. Pewne konfiguracje różnych VPN-ów dla klientów czy tego typu rzeczy również mam w takich notatkach. No jeżeli chodzi o linki, to ci przerwę, to mimo wszystko ja jednak najczęściej bazuję na lista czytelnia, tak? Uh-huh. To jest po prostu mój taki, ja tam mam taki bajzel, taki śmietnik. Nie, no ale, tak, na bieżąco tak, natomiast wygodne, wiesz, no, na zasadzie zmienić hasło w jakimś tam systemie i to muszę wejść nie ze swojego komputera, tylko z komputera, gdzie jest zalogowany użytkownik, bo to się przez AD synchronizuje, no to mam po prostu ściągę z tego. No tak. Z takich ciekawych rzeczy mam na przykład spisane wymiary ciuchów całej rodziny. Niekoniecznie to jest tak LXL i tak dalej, tylko jaka ma być długość rękawa czy coś. Czasami jak jestem gdzieś w różnych ciekawych miejscach, zdarza mi się, znaczy zazwyczaj chcę coś przywieźć, no i jak zobaczę akurat fajną koszulkę, którą chciałbym kupić młodemu czy coś takiego, no to po prostu wiem, co muszę kupić. Zawsze można się tam do pani ekspedientki w sklepie uśmiechnąć, czy ma miarkę, czy posłużyć się od biedy tym, co jest wbudowane w AirKita i po prostu pomierzyć i sprawdzić, czy to będzie pasowało, bo wiesz, jak wisi na wieszaku, no to inaczej wygląda niż później na człowieku. No zdecydowanie. Jak również mam takie rzeczy jak rozmiar pierścionka, drodzy panowie. To się przydaje czasami. Nie dyskutuję. Dobrze. Co tam jeszcze ten? Co ja dalej? Od siebie jeszcze za chwilę coś tam dodam. Z takich rzeczy, które jeszcze teoretycznie powinny być One Password, natomiast tam nie są, to są różne numery seryjne, które też muszę wpisywać w komputerach właściwie u klientów. Natomiast one są tam zahasłowane, no żeby nie było. Natomiast tak mi jest wygodniej tak naprawdę tam sięgnąć niż do One Passworda. Trzymam na przykład crash logi. Jeżeli mi się wysypie komputer, to po prostu biorę kopiuj wklej i zapisuję wszystkie crash logi do jakiegoś tam pliku. Kiedyś miałem tego bardzo dużo, teraz na szczęście są to bardzo, bardzo sporadyczne
kwestie. Natomiast jeżeli chciałbym czy coś zweryfikować, czy wrócić, czy jakieś miałbym pytania serwisowe, no to jestem w stanie szybko do tego również dotrzeć. Trzymam takich, jeśli jesteśmy już przy danych różnych klientów, jakieś kopie ustawień, nie wiem, DNS-ów, adresy IP serwerów, czy takie rzeczy, które mi są do pracy potrzebne, które zazwyczaj pamiętam, natomiast to jest tak jakby taki backup mojej pamięci. Trzymam na przykład również nazwy drukarek i numery, spis po prostu, jakie tonery do nich należy kupić, bo jeżeli dzwoni do mnie klient, że dzwoni pani Zosia, że jej nie działa drukarka i mam jej kupić toner, no to ja nie muszę się zastanawiać, że pani Zosia to ma taką a taką drukarkę, a toner to jest taki, to a taki. Po prostu mam listę i również szybko mogę się tam dostać. I ostatnią rzeczą, którą mam po prostu zapisane w notatkach, bo jest to takie miejsce, które jest zawsze ze mną. Mam kilka lokalizacji w różnych dziwnych miejscach, po prostu GPS z map zapisane. I w ten sposób tak naprawdę nieważne, z jakiej mapy korzystam, jestem w stanie to zapisać. Tak, no jakby te ulubione to czasem są, czasem nie ma, a tutaj mam po prostu zapisane dodatkowo jakieś takie miejsca, powiedzmy, które adres nie definiuje, tylko to musi być lokalizacja. No i najczęściej właśnie tworzę jakiś tam nowy kontakt, pineskę upuszczam tak i opisuję i to po prostu mam wtedy w kontaktach. Albo w notatkach, bo też można dodać. Natomiast częściej jednak robię to w kontaktach. Jakoś tak z przyrzeczenia chyba. Wiesz co, to ja jeszcze z takich rzeczy, które takich powiedzmy ważnych, które miałby się jakoś tam przypomnieć, pojawić, to zapisuję często w kalendarzu. Tak, znaczy, zwłaszcza jeżeli tu w pracy to są jakieś tam, nie wiem, spotkania, jakieś rady, wycieczki i tak dalej, to czy dni wolne powiedzmy, to sobie dodaję to do kalendarza, tak już notatek już tam nie robię i w tym momencie mogąc ustalić, czy to jest tam, nie wiem, godzina, dwie, cały dzień i przypomnienie z wyprzedzeniem, no to jakoś to mi pomaga też zapanować nad tym. Fajne w ogóle jest to, że w kalendarzu możemy tam, jak też określimy lokalizację, to on jakoś tam jest w stanie przynajmniej... Stara się czasowo dojechać. Oszacować, tak. Także to jest też fajne. No także generalnie, powiedzmy tak, ty używasz jednej aplikacji do wielu rzeczy, a ja rozdzielam jakby to na różne aplikacje, które systemem i tak dostajemy najczęściej, tak? Tak, możemy tutaj jakby to porównać. No okej, więc to tak sobie myślę teraz, bo generalnie te notatki, może to i dobrze, że masz wszystko w jednym, natomiast jeżeli... Generalnie mamy różne rzeczy, notatki, właśnie jakieś skany, jakieś od kogoś dostajemy, coś i tak dalej. To zawsze zostaje taki problem jakby organizacji tego, nie? Jak to gdzieś tam później kiwać, jak to oznaczać, jakieś tagi nadawać i tak dalej. Na pewno słyszałeś o takich programach jak Devonthink. Tak. Także ja swego czasu miałem chyba, nie wiem czy w Mac Heist była jakaś wersja, ale no powiem szczerze, że zanim się za to zabrałem, to już stało się przestarzałe. Akurat ta wersja, w związku z czym nie udało mi się jakby zapoznać z tym. Też przy jakiejś paczce dostałem jakby z dobrodziejstwem inwentarza oprogramowanie Tembo. Z takim słoniem. Tak, które również pozwala na właśnie jakieś zarządzanie. I tak się zastanawiam, czy się do tego za to nie zabrać. Z drugiej strony prawda jest taka, że staram się eliminować aplikacje zewnętrzne, bo mówię, to jest jakieś tam związane później, a to są dodatkowe koszty, bo trzeba gdzieś tam zagrydować, bo system wymaga i generalnie tak jak ty masz właśnie w notatkach tyle, no to ma to swoje zalety, tak, że jednak jesteśmy powiedzmy uzależnieni tylko od tego, co nam daje nasza ukochana platforma, tak? Plus jest taki oczywiście, że mamy to za darmo. No tak, tak. Jeżeli tak. Biorąc pod uwagę, że te notatki są na tyle jakby elastyczne, że pozwalają właśnie w różne formy, dane w różnej formie jakby zapamiętać, no to jest to naprawdę fajne rozwiązanie, godne polecenia. No, dziękuję. Mam nadzieję, że któregoś z was przekonałem do jakiegoś, powiedzmy, nowego zastosowania, no to tak może dlatego starałem się tak wymienić różne takie rzeczy, które no może dla większości osób są czy oczywiste, czy no ich nie dotyczą. Natomiast, żeby tam właśnie jakaś klapka czy coś zaskoczyło, że może nawet niekoniecznie notatki, natomiast coś w jakiś tam sposób sobie usystematyzować troszeczkę lepiej niż mamy aktualnie. Jasne, że są aplikacje właściwie do wszystkiego dedykowane, natomiast no tak jak Marku mówiłeś, no z jednej strony, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, tak?
Natomiast czasem przypomnienie sobie nawet już, jak ta aplikacja się nazywa, gdzie się znajduje i tak dalej, no wymaga tam jakiegoś tam, jakiejś tam pracy dodatkowej, mózgowej. A tutaj po prostu uruchamiam, tak naprawdę nawet nie bardzo często wyszukuję, tak, po jakimś słowie kluczowym notatki. Mam je wszystkie w miarę przyzwoicie zatytułowane, łącznie czasem z jakąś datą utworzenia, tak żeby właśnie tutaj wiedzieć, tak, czy to są rzeczy do zrobienia z tego roku, czy z zeszłego roku. Bardzo dynamicznie też je usuwam. Mhm. Jeżeli coś mi nie jest potrzebne, to po prostu kasuję. Dużo notatek tworzę takich po prostu, no mam do zapisania numer telefonu, a jest to pojedyncze wykorzystanie tego numeru telefonu, więc nie tworzę kontaktu, więc go zapisuję do notatek. Wszystko, co wpada, jakby wypada, znajduje się u mnie w notatkach. No właśnie. Jako takie no bezpieczne storage, bezpieczna przechowalnia. Myślę, że niezależnie od tego, czy właśnie wybierzecie aplikację systemową, notatki, czy jakąś inną, to im bardziej jest uniwersalna, tak, ma swoją wersję jakby program na macOS-a, na iOS-a, na Windowsa, przez przeglądarkę, tym lepiej, tak, bo no i oczywiście jeżeli ta synchronizacja jakby też działa sprawnie, no to, podstawa. To jest podstawa, bo jednak kurczę, jakbyśmy trzymali wszystko w jednym miejscu, nagle zawiedzie jakby to lokum, no to jesteśmy tam, gdzie światło nie dochodzi. Tak. Ciekawą rzecz właśnie znalazłem teraz. W notatkach jest taki jakby od razu folder recently deleted, ostatnio usunięta. Jest taki komunikat, przynajmniej u mnie. Notes are available for 30 days. After that time, notes will be permanently deleted. This might take up to 30 days. Czyli generalnie mamy 2 miesiące, powiedzmy. Powiedzmy, tak. Natomiast powiem szczerze, nie miałem okazji ze śmietnika wyciągać czegoś, jeśli chodzi o notatki. Tutaj jestem akurat. Wiecie co, ja wam teraz powiem. Jak się prowadzi podcast z Matkiem, to trzeba tak uważać na każde słowo. Tak uważać, po prostu trzeba być przyczajonym jak jaszczurka. Ale ja przecież jestem cicho. Pewnie to przekleństwo. Ale język polski jest po prostu przecudny. Tak. Dobra, to co? Ja myślę, że generalnie wyczerpaliśmy chyba temat. Jeżeli oczywiście nasi słuchacze mają własne przyzwyczajenia i są z nimi szczęśliwi, zadowoleni i potrafią nam wskazać właśnie aplikacje albo, nie wiem, argumenty, które ich przekonały albo zniechęciły do notatek polskich, to niech się wypowiedzą. Myślę, że wszyscy skorzystają na tym. Do kontaktu polecamy Twittera. Tak, chcielibyśmy podziękować bardzo za ruch, który się zrobił po naszym poprzednim podcaście, w którym pozwoliłem sobie ponarzekać. Trochę takiego kija tam w mrowisko zamieszałem tym kijkiem. Bardzo spora aktywność się, że tak powiem, zadziała. Po tym bardzo jest nam miło, bo generalnie komentarze, które otrzymaliśmy od was w jakiejkolwiek formie, czy to na iTunesie, czy na Twitterze, czy również w mailach, były bardzo, bardzo miłe i niektóre to po prostu naprawdę... Nie musicie tak słodzić. O, tak dodamy, no. Znaczy, ja powiem tak. Myślę, że to nie były laurki takie na siłę, tylko faktycznie szczerze napisane i to jest bardzo motywujące. No i tak. Nie powiem, że inaczej. Generalnie jest tak, że i tak powiedzmy większość tych komentarzy było od osób, które i tak z nami jakiś kontakt mają. Także te osoby, które są miliczkami, to niewielu tam się powiedzmy ujawniło, ale postęp był. Były też jakby narzekania, że generalnie komentarzy być może nie ma, dlatego że na naszej witrynie nie ma systemu komentarzy. Nie wiem, chyba do tego może spróbujmy podejść. Swego czasu, jak uruchamialiśmy cały projekt, rozważaliśmy komentarze. Kończymy tymczasowo? Znaczy tak, no najlepszą metodą jest dyskus. Natomiast użycie dyskusa wiąże się z tym, że tracimy nieco kontrolę nad tym, co się dzieje z waszymi danymi, co nam się nie podoba. Więc... Właśnie te względy bezpieczeństwa, prywatności nas powstrzymywały. To jeżeli, to zadanie, jeżeli wiecie, w jaki sposób można uruchomić komentarze, które z jednej strony nie będą zachęcać troli do umieszczenia reklam, czy jakiegoś tam generalnie hate speechu, z którym będziemy musieli walczyć. Dwa, byłyby bezpieczne dla was, to chętnie posłuchamy tak mądrzejszych. Jeżeli coś takiego macie, to... No oczywiście żadnego Facebooka integrować nie zamierzamy. Nie wiem, może Twittera się da jakoś zintegrować.
Natomiast troszkę to pomyślimy, jak sprawić, żeby kontakt z nami był łatwiejszy, bo tak niektórzy się skarżyli, że nawet maila trudno znaleźć, chociaż generalnie w opisie każdego odcinka w stopce znajdują się jakby informacje, jak się z nami kontaktować, ale spróbujemy jeszcze może to usprawnić. Tak czy inaczej. No właśnie, co byście chcieli, tak? No możemy. Właśnie. Tak, grupy na Facebooku nie będziemy zakładać, sorki, ale nie. Może macie jakieś inne pomysły, gdzie chcielibyście nas jeszcze widzieć. Mhm. Dziękujemy również za sugestie czy propozycje tematów. Na pewno skorzystamy. Dopisaliśmy, także na pewno skorzystamy. Jeżeli ktoś się czuje również mocny w jakimś temacie i chciałby u nas gościć, zapraszamy, bo fajnie właśnie, znaczy tak, ta cała akcja zeszłego jakby odcinka... Nie zeszłego, 65. odcinka, tak? Tak, to jakby nie chodziło tutaj o to, żeby kogoś, nie wiem, obrazić czy strzelać focha, bo nie jesteśmy takimi osobami. Bardziej chodziło jakby o zmotywowanie was do jakiejś interakcji, bo no niestety podcast jest medium generalnie jednokierunkowym, a abyśmy chcieli, żeby to było nasze wspólne dzieło w pewnym sensie, tak? Żeby wasz udział, komentarze, krytyka, sugestie, no trochę kształtowały wygląd, powiedzmy, tak, kompotu. Zgadza się. I co? To tym akcentem chyba będziemy kończyć. Jeżeli oczywiście macie jak coś do dodania, to zawsze... Skorygowania, tak, to zawsze zachęcamy. Znajdziecie nas zawsze na Twitterze. Mhm. Remka jako RZOG, a mnie jako Matis30. Znajdziecie nas również pod adresami e-mailowymi. Wszystkie dane właściwie kontaktowe i tak są na naszej witrynie applejuice.pl. Pamiętajcie, że wszystkie odcinki, które przesłuchacie, okraszamy dodatkowymi informacjami, garść linków do witryn, usług i jeszcze ciekawe informacje znajdują się zawsze w opisie odcinka i na tej witrynie są chyba w takiej najbardziej czytelnej formie. Jeśli chcielibyście, bo to też troszeczkę zarzuciliśmy, natomiast zostało nam dosyć dużo naklejek. Jeśli chcielibyście mieć kompotową naklejkę, to też jakoś tam nas złapcie. Zgadza się. Zresztą ja ostatnio wysyłałem paru osobom. Ktoś tam się znowu odezwał, że się odzywał, a nie dostał. No to też się przypomnijcie czasami po prostu, bo mamy różne obowiązki, a też nie chce nam się pojedynczo chodzić, także często jest tak, że po prostu czekamy, aż się tych chętnych, powiedzmy, uzbiera więcej, tak? Mm-hmm. Czasem się ten gerjawit w organizmie skończy, no i człowiek po prostu zapomni, no. No niestety, no tak to już jest. Dobra. To co, bardzo dziękujemy za przesłuchanie odcinka i do usłyszenia. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć. Cięcie sprawdzę, bo wydaje mi się, że nie ma. Pewnie nie ma, tylko to właśnie... Research kolejny raz. Rozeznanie. Dzisiaj to będzie rozeznanie. O Jezus, dzięki. Dzisiaj to wytnę. Tak samo zacząłem. Nasza kwestia trzymania na wierzchu. No. Nie tego. Okej. Okay. To ja zacznę, żeby było tak w miarę sensownie. Jest to, tak w tekście jest napisane wymiary cuchów i przeczytałem wymiary cycuchów i mówię, kurde, nie, o co chodzi? Ale to nawet w blupę nie pójdzie. Nie zeszłego. 67.